Koła Bo Bogu, wiecie tak, już dzisiaj rano przeżywałem taką jedną rzecz, którą się też chciałem z Wami podzielić: że takie przemyślenie, że mnóstwo jest książek, mnóstwo jest kazań na tej ziemi, mnóstwo jest słów, które wypowiadają ludzie, ale najmocniejsze są te, które mają moc Bożą w sobie. Że można pisać wiele książek, pisaniu książek może nie być końca. Mówieniu ludzkiemu może nie być końca. Nawet mówią, że zwierzątka może nauczyć mówić po ludzku. Ale tylko Bóg swoją moc daje tym, którzy naprawdę chodzą w Jezusie Chrystusie. I powiem wam szczerze, że z tym się rano też tak e zmierzałem. Można powiedzieć o to też Boga błagałem. W międzyczasie też jakaś tam książka wpadła w moje ręce, i tam zacząłem czytać, i tak sobie przyglądać i tak pomyślałem, ileż tu już pozycji na tej ziemi jest które każdy myśli, że ma jakiś monopol na, na poznanie Boga. Każdy mówi w jego jakby imieniu. Myśli, że to jest autorytet jego imienia. Niektórzy rzeczywiście to robią, ale wiecie. Cechą, główną cechą tego, który występuje w, autorycie, w autorytecie Boga, który występuje z ramienia Boga, jest całkowite uniżenie przed nim. Jest to, że e, mówiąc te słowa nawet do Ludu Bożego, mamy świadomość tego, że, że Bóg je chce, żebyśmy potwierdzali je swoim życiem. Ja Bogu jestem wdzięczny, jeszcze raz tutaj powiem, tu nie chodzi o chwalenie, ale Bogu jestem wdzięczny za to, że. Że są dzisiaj na tej ziemi naprawdę ci. I to nie, nie chciałbym, żebyście to przypisywali do czegoś. Do kogoś. Tu miałem wcześniej już, ale że są na ziemi ci, którzy e, jak mówią, tak i też żyją. Chciałbym, żebyście, e, żebyście mogli tak e, też oglądać to. W, w każdym z nas. Myślę, że to jest tak bardzo dla mnie ważne, naprawdę, powiem wam szczerze, dzisiaj od samego rana też i. No i też opłakałem w sumie, płakałem o to. Za tym płakałem do Boga, żeby rzeczywiście, żebyśmy moc bożą oglądali w każdym z nas. Moc Bożą, rzeczywiście, moc bożą działającą w każdym z nas. Bo naprawdę możemy sobie tutaj wiele morałów prawić, wiele mogę. Gdzieś ja pouczać innych. Mogę starać się wpływać na innych swoimi słowami, tak jak często rodzice wpływają na dzieci tym, co mówią, i rzeczywiście mając nad nimi przewagę tą, że oni są rodzicami, mogą często wywrzeć na nich tą presję, żeby rzeczywiście to zrobiły, co mówią, albo też można mieć taką moc przekazywania od Boga w tej miłości, żeby rzeczywiście to słowo, które, o którym Paweł mówi, mogło docierać w mocy. Mogło docierać w mocy, żebyście wiedzieli, że to jest moc Jezusa Chrystusa, moc zmieniająca życie, żeby, żeby każdy, kto słyszy, ja czy każdy z nas, który słyszy, mógł te słowa, które słyszymy, powiązać z mocą. Naprawdę niewielu jest na tej ziemi dzisiaj tych, którzy chcą nawet już tak się wysilić na tej ziemi. Ale kochani, jeżeli chodzi o nas, to tak jak Paweł pisze dzisiejszy do Koryntian czy, e, czy w innych miejscach mówi, a jeżeli chodzi o was, to mam jeszcze wspanialsze myślenie. Jeżeli chodzi o Was, to ma wspaniałe plany. I Bóg, jeżeli chodzi o nas, to ma plany tego, żeby wszelkie słowo wiązać w nas z mocą. Ale i wiecie, dał również to, co mnie po raz kolejny poruszyło, dał również to, co stało się źródłem tej mocy. Żeby tak się też stało, żebyśmy mogli korzystać z mocy, która jest w Bożym Słowie, musimy skorzystać z tego, co Bóg nam dał w krzyżu. Rzeczywiście, najwyższą można powiedzieć Bożą mocą, w tym, tym co się dokonało, to była właśnie śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Wiecie, tak rano zastanawiałem się nawet nad tym, można powiedzieć, tak, że może e, dumałem, ale gdzieś tam zastanawiałem się przed Bogiem na tym, mówię: Boże, zrobiłeś, taki, zrobiłeś to w taki też i widowiskowy sposób. Smutnym mi się z tego powodu zrobiło, bo, Boże, mogłeś to zrobić gdzieś tam może w ukryciu. A tutaj cała, cała ta ceremonia diabła, że wyprowadzi tego Jezusa na zewnątrz. Tam on gdzieś po prostu już zmęczony, zbity, oprwany, wychodzi na zewnątrz i całe to pokazuje się na zewnątrz. Bóg na to patrzy, patrzy na to i patrzy, jak ta moc Jego idzie i dokonuje przez Jego Syna tego zwycięstwa. Tak sobie pomyślałem, Boże, dlaczego Ty tak właściwie... Wyszedłeś. Dlaczego skazałeś się właściwie na to, żeby tak cierpieć, tak patrzeć, dlaczego to zrobiłeś? Wiecie, ja, ja rano byłem yy, przeniknięty tym i z drugiej strony po prostu przerażony tym, że, że Bóg pozwolił na to, żeby to się odbyło w taki, a nie inny sposób. Ale dotarło do mnie również to, że kiedy będzie wywierał gniew, za ty, na tych, którzy nie przyjmą Jezusa Chrystusa, właśnie jako swojego pana, pana mocy działającej w Słowie i przez Słowo, jeśli nie przyjmą go, to tak samo będzie wyglądało, albo można powiedzieć, takim też samym przedstawieniu, takim w ujawnieniu całemu światu, co stanie się z tymi, którzy odrzucili tego Jezusa, którego tam kiedyś prowadzono na to wzgórze Golgoty. Kiedy znęcano się nad Nim, kiedy jeszcze na krzyżu, kiedy wisiał przez te godziny, jeszcze mówiono do Niego, szydzono z Niego. Dlaczego? Pomyślałem sobie, Boże, przecież ty, ty sam wystawiłeś siebie na to, naprawdę na to, żeby to się dokonywało. Ale dotarło do mnie to, że Bóg, jakby Bóg mówił, że ale przyjdzie też ten czas, już mojemu synowi więcej nie zrobił. On zwyciężył diabła. W jego śmierci pokazałem swoją moc. Ale przyjdzie też taki czas, że ja będę moc wywierał na tych, którzy będą chcieli czy też nie chcieli. I moja moc będzie się pokazywała na tej ziemi do końca. Wiecie, to było ogromną radością dla mnie i jest ogromną radością dla mnie, że, że Boże Słowo nigdy nie zostanie jałowe. Że Boże Słowo nigdy nie jest głoszone w mądrości już ludzkiej, chociaż raczej w sensie takim, że w duchu świętym, że, że duch święty nie opiera się na mądrości człowieka. Ale Duch Święty opiera się na mocy, którą ma w Bogu, którą, która jest w Bogu. To jest cudowne i za to chwała naszemu Panu, że, że możemy słyszeć e, naprawdę czytać wiele książek, słyszeć wiele słów, ale słowa, te słowa właśnie będą rzadkością, które będą głoszone do nas w mocy, w mocy Ducha Świętego, nie będzie rzadkością do końca tej ziemi to, że będą ludzie sobie tam nieraz mówili, że nawet będą mieli Biblię w swoich rękach. Może gdzieś nawet cytowali tą Biblię. Ona będzie może gdzieś tam powszechna. Nie będzie. Może to tak atakowane, ale będzie atakowane miejsce mocy Bożej w Duchu Świętym. Zawsze, gdyż diabeł nie walczy. Nie, często będzie tak, że diabeł nie będzie walczył. On zna tą literę. Zobaczcie, że on nawet z Jezusem Chrystusem tą literą się posługiwał. Ale on nie miał mocy do zwycięstwa, którą miał Chrystus. On wiedział, że Chrystus potrafi to słowo używać w mocy Bożej. A diabeł nie miał tej mocy. Dlatego przegrał. Mogli używać to słowo oboje, ale Chrystus miał moc od Boga, żeby zwyciężyło Boże Słowo nad diabłem. Bo Bóg daje tę moc wybranym swoim, naprawdę. Tym, którym bardzo zależy na tym, żeby chodzić w mocy Słowa Bożego. Tym, który każdego dnia. W żarliwości stają przed jego obliczem i proszą: Boże, daj mi moc, daj mi siłę do tego, żebym e, to słowo, które już tyle lat gdzieś mogę poznawać, żebym mógł tym żyć. Dzisiaj słyszy się o tym, że powstają potężne zbory tysięczne zbory gdzieś tam po różnych miejscach tej ziemi. Można o czym czytać. Ludzie przypisują to ludziom i może tak też się dokonuje tam. Że są takie miejsca, gdzie przychodzą ludzie, ale czy ci ludzie oglądają moc Krzyża? Czy ci ludzie żyją w mocy Krzyża? Te tysiące ludzi, o których się tam gdzieś pisze, mówi, czy oglądają moc Krzyża? Czy oglądają moc Krzyża Jezusa Chrystusa działającą w nas? Ten majestat Boży, Bożej Chwały, wystawionej przez nas dzisiaj na tą Ziemię. Przez nas dzisiaj. Bóg was wystawia na tą ziemię i mówi, jak wtedy wystawiłem mojego syna na zwycięstwo i pozwoli i, i dałem mu wszystkie to, wszystko swoją wolę, żeby on mógł tą wolę wykonać i pokazałem w tym swoje zwycięstwo. Tak dzisiaj w nas. Bóg nas wystawia. Jak można powiedzieć, Paweł mówi, na ten teatr tej ziemi. Wystawia Bóg nas dzisiaj i mówi: albo będziesz chodził w mojej mocy, albo będziesz miał tą biblijkę, to Pismo Święte, i z którego nie będziesz nawet mógł używać, dlatego że nie będziesz miał siły do tego, żeby to używać. Naprawdę można mieć słowo Boże albo można chodzić w mocy. Można mieć jeden werset i mieć moc Ducha Świętego, albo można mieć całą Biblię i po prostu być człowiekiem suchym. To znaje tego. Ja mówię tutaj o tym, co to to jest moje połączone z moim świadectwem. Że można. I w pewnym momencie, nawet powiem to, co powiem, może być dziwne, ale w pewnym momencie Bóg nawet. Ee, ee, Skupić Twoją uwagę na jakimś fragmencie, nie, nie pozwolić Ci na to, żebyś nie wiadomo jak ten wachlarz rozwijał, dlatego że On sku chce skupić Twoją uwagę na tym fragmencie, żeby z tego fragmentu wziął moc, w czym Bóg Cię czegoś chce nauczyć, i, i robiąc to, mógł przejść do następnych elementów. Że nieraz może być tak, że Bóg, Bóg nie chce Twojej wszechstronności używania litery. Chociaż dobrą rzeczą jest znać Biblię, naprawdę. Wspaniałą rzeczą jest jej się uczyć na pamięć. Bardzo dobrą rzeczą jest, ale sama inteligencja, samo, e, samo wykształcenie biblijne do niczego nas nie zaprowadzi, jak tylko do tego, że będziemy po prostu takimi ludźmi jak wielu ludzi na tej ziemi: moralniejszymi, lepszymi, bardziej ułożonymi. Ale co z tego? Czy zbawionymi, czy ukrzyżowanymi, czy chodzącymi w mocy Mesjasza, zbawiciela naszego? Przechodzącymi w tej mocy, w której chodził Chrystus, kiedy każde Jego słowo, które padło, oni dobrze wiedzieli, że to jest słowo głoszone z mocą, że wszelkie opętania, że wszelkie, e, tam jak jest napisane, wszelkie słabości, wszelkie e, musiały z Jezusa Chrystusa, mogły z Jezusa Chrystusa zaczerpnąć tą siłę, ułomności, mogły zaczerpnąć z Jezusa tą siłę, tą moc do tego, żeby być zdrowymi. A Bogu za to, że jest w Jezusie dzisiaj taka moc, do tego, żebyśmy, jak słyszymy Boże słowa, o tym sercu, o tym umyśle, że w krzyżu Jezusa Chrystusa jest moc, jest ta moc do tego, żebyśmy tak żyli, że to jest Boża cudowna moc, miejsce otrzymywania mocy. Dlaczego to jest to miejsce? Dlaczego? Tam, właśnie w tym miejscu, Bóg daje tą, tą moc człowiekowi. Dlaczego tam, tam się to dokonuje? Tam spływa ta moc Boża na człowieka. Dlaczego? Dlatego, żeby człowiek tego nie wziął jako swoje, ale zawsze to traktował jako piękny, potężny dar od Boga i zawsze Bogu będzie za to należała chwała. I za to właśnie Bogu dzięki, że w tym miejscu, miejscu krzyża, Bóg udziela nam mocy do zwycięstwa. W tym miejscu, jakie słowa byśmy potężnie słyszeli, a słyszymy w ostatnim czasie wiele wielkich słów, to naprawdę Bóg mówi w miejscu krzyża: Ja Ci daję tą moc, żeby tam, gdzie Twoja śmierć, tam jest moje życie, tam, gdzie Twoja słabość, tam jest moja moc. Tam Ci mogę to dać, w tym miejscu Bóg chce się z nami spotykać i dawać w miejscu śmierci naszego ja, naszego ego, naszego własnego widzenia chrześcijaństwa. W tym miejscu, w którym, o którym Bóg powiedział, że to jest naprawdę przez naszego Pana wąska droga. To jest naprawdę wąska droga. To nie znaczy, że dzisiaj ta wąska droga to jest takie coś, co ma naprawdę wielką szerokość. Że to wąskie to nie znaczy to samo, co wtedy to słowo, to, to dzisiaj. Nie, to samo słowo znaczy. Wąska to wąska. Niewielu jest tych, którzy nią idą. Niewielu. Słowo Boże tak mówi. Czy zatem co? Niewielu jest tych, którzy czytają Biblię? Niewielu jest tych, którzy chodzą, gdzieś tam przeżywają, nawet podnoszą swoje ręce, jak słyszeliśmy ostatnio, i wielbią Boga? Niewielu jest tych, którzy chodzą w mocy krzyża, na wąskiej drodze, w mocy krzyża, który całkowicie rozprawia się ze starym człowiekiem, aby wszystko to, co z Boga spływa, mogło dokonywać się w nas. Tutaj mogliśmy też i słyszeć o śmierci. A ja chciałbym, żebyśmy otworzyli 15 rozdział Ewangelii Marka. Ma tylko fragmentów i będziemy kończyć. Kochani, wiecie to, ale to jest cudowne też w tym, co mogę przeżywać. To jest to, że nie zajedziesz po tą moc do sklepu po drodze na zgromadzenie. Czy ze zgromadzenia wracając. Nie kupisz jej za złotóweczki czy za inny, inną walutę. Nie kupisz tej mocy, nie nabędziesz jej po drodze. Ona jest tylko w mocy Krzyża Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że tylko w tam Bóg naprawdę, jak ja Bogu dziękuję za to, jak dzisiaj to też mogłem przeżywać i, mogłem Bogu, i mogę Bogu teraz naprawdę cały czas dziękować za to, że tam jest moja moc. Tam jest moja siła, tam jest moje zwycięstwo, że Bóg właśnie w takim dziwnym miejscu umiejscowił właśnie moją siłę do zwycięstwa. Nie zrobił tego w pałacach, nie zrobił tego w miejscach yy, armii milionowej zwyciężającej nieprzyjaciela. Nie zrobił tego przez Dawida, który zwyciężał tego nieprzyjaciela tak liczną armią, ale umiejscowił to w Chrystusie, jedynym swoim synu, który tam zawisł na krzyżu Golgoty. Tam umiejscowił moje miejsce otrzymywania Bożej mocy do zwycięstwa, dlatego że umarłem już w Chrystusie Jezusie dla tego świata. I tam Bóg powiedział, dopiero kiedy umrę, dopiero kiedy to się będzie dokonywało we mnie, Bóg będzie mógł swobodnie zacząć we mnie działać. Ta moc będzie mogła na mnie spływać, żebym nigdy nie powiedział, że to moja siła i moja moc doprowadziła mnie do zbawienia. Jaki cudowny Boży plan, jakie cudowne Boże przeznaczenie, że On jest tak doskonałym Ojcem, że nie daje dziecku czegoś, co miałoby go zniszczyć, ale daje dziecku coś, co doprowadzi go do jeszcze większej radości, chwały. Takiego mamy Ojca. Jakże dobrze jest Mu dziękować za to nieustannie. Dwudziesty czwarty werset. To tylko coś pokazuje nam, zobaczcie, że potem go ukrzyżowali, podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. I tutaj dalej przechodząc, a o godzinie szóstej, ciemność zaległa całą ziemię do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej, zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloj, Lama Sabachtani, co się wykłada, Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił. I tak widzimy Jezusa Chrystusa, tutaj w tym, co też czytamy. Widzimy Jezusa Chrystusa, wisi tam na krzyżu Golgoty i w pewnym momencie woła do swojego Ojca. Ojcze mój, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Widzimy to miejsce otrzymyw otrzymywania zwycięstwa, pełnego posłuszeństwa Ojcu. Jezus Chrystus poszedł tam i z jego ust padły te słowa, która ta ziemia po prostu poniesie konsekwencje, z których ta ziemia poniesie konsekwencje straszne, jeśli nie zrozumie tych słów. Słów, które powiedziane bo zostały w bardzo wielkiej mocy, mocy syna, co chciała, no, mocy syna wykonującego wolę ojca. Poniesie wszelkie stworzenie, wszystko na tej ziemi, cała ta ziemia poniesie konsekwencje tych słów tego: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czemu tak się stało? I teraz możemy mieć dwa miejsca albo miejsce wejścia w tą moc, posłuszeństwa całkowitego Ojcu do śmierci, ponad wszystko, co nam się w tym życiu podoba, ponad wszystko, co, co trzymałby nas jeszcze, przy moim ja, przy moim jeszcze myśleniu o sobie albo rzeczywiście pójść w miejsce Syna i otrzymać tą moc do zwycięstwa, gdzie już nawet śmierć nas nie będzie mogła zatrzymać, ale będziemy mogli w tym momencie rzeczywiście być już z Bogiem. Nikt nie zasłużył na to. Można powiedzieć też inaczej, że, że wszyscy zasłużyliśmy, to my zasłużyliśmy na to, żeby Bóg nas opuścił. Nikt z nas nie zasłużył na to, żeby tak Syn zawołał do swojego Ojca, żeby został opuszczony. Przez Ojca, ale w mocy Bożej, w mocy wypełniania woli Ojca, Chrystus poszedł i To uczynił dla nas. Dlaczego? Abyśmy dzisiaj mogli mieć świadomość, mogli znać rozdziały, wersety, mogli znać, śpiewać pieśni, mogli e, e, modlić się. Nie, też, też dlatego, ale dlatego, żebyśmy to mogli robić w mocy. W mocy zwycięstwa, tam dokonanego zwycięstwa. Tego, co niosło całe to życie Jezusa Chrystusa do tego miejsca, co niósł sam Chrystus do tego miejsca, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego aż tak, ktoś by powiedział, dlaczego ta więź została zerwana? Dlatego, że ludzie myśleli, chodzili w swojej mocy, w swojej sile. Byli ci faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, nie chcieli mocy Boga. Oni chodzili w swojej mocy, jak dzisiaj wielu ludzi na tej ziemi. Chodzili w swojej mocy, chodzili w swojej sile i odrzucają moc Boga rozprawiającą się z życiem człowieka. Ale znalazł się ktoś, kto wziął moc od Boga. Własny Jego syn, który nigdy nie musiałby się rozstać z Ojcem. Wziął tą moc od Boga. Wziął to, tą siłę od Boga. Do tego, żeby przyjść na tą ziemię i stanął w tej sile jako posłuszny syn, jako ten, który zrezygnował z tego wszystkiego tam, i przyszedł tutaj, aby wykonać wolę Ojca do końca. I stanął w tej sile, stanął w tej mocy, i od tamtego czasu dokonało się największy przełom, jaki mógł dokonać na tej ziemi. Każdy chrześcijanin ma siłę i moc w śmierci Jezusa Chrystusa i swojej śmierci w nim. Każdy chrześcijanin, kto chwyci się Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego zwycięstwa tam na Krzyżu Golgoty, z taką gorliwością, determinacją, z tym, że, że zrozumiał to, w czym właśnie tutaj Jezus Chrystus mówi do Ojca, od tego momentu, kiedy rzeczywiście będzie trwał w uniżeniu, w pokorze przed Bogiem, będzie mógł korzystać z mocy tego, co dokonał Chrystus tam. I właśnie tego najbardziej diabeł się boi. Tego najbardziej diabeł z daleka unika. Tych, którzy nie chodzą i nie mówią tego czegoś w mocy swojego języka. Bo tych to się nie boi, którzy tylko coś mówią, ale według tego nie postępują. Boi się tych, którzy trzymają się śmierci i zwycięstwa tam na krzyżu Jezusa Chrystusa. Tych się boi, którzy zaufali Chrystusowi w tej śmierci do końca ponad własne życie. Tych się boi, bo wie, że z takimi już przegrał. Właśnie w tym, co bo właśnie tam odbyło się na Golgocie, co Bóg pozwolił, żeby odbyło się przez tych ludzi, na co patrzał przez te godziny. Naprawdę, jeszcze bardziej zaczynam to rozumieć. Mogę dotychczas, jak wielu z nas, albo nawet i e, gdzieś więcej o tym czytacie, może więcej czytaliście w życiu, ale mogę przez te lata, jak to czytam o tym, jeszcze bardziej tego doświadczać, że w tych słowach jest taka moc, jakiej po prostu nie dał nikt. Żaden zakon, dlatego Paweł mówi w zakonie. Było tylko coś pokazane, ale nie było tam mocy do tego, żebyście mogli uczynić inaczej. inaczej. Dopiero tam, w śmierci ukrzyżowani, dlatego wam zwiastował Chrystusa do końca ukrzyżowanego i z Żebyście mieli mieć zawsze przed oczami źródło mocy. Źródło waszego zwycięstwa w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. A wy, żebyście zawsze mogli być ukrzyżowani tam w nim. Chwała Bogu za to, że takie nam dał źródło, że dzisiaj możemy to w tym źródle znaleźć z siebie albo też szybko przyjść do tego źródła i tam właśnie już się znaleźć, już stąd nie odchodzić. Zobaczcie, że w Galacjan 5 rozdziale, listu Pawła do Galacjan 5 rozdziale Zobaczcie, że tutaj pisze Paweł w, w tym jedenastym wersecie. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża, bo dajby siebie uczynili zrzeczańcami ci, którzy was pobudzają. Tu Paweł pisze wyraźnie, że jeśli ja coś ludzkiego głoszę, jeśli głoszę tylko coś, co człowiek może wykonać fizycznie, to dlaczego jeszcze jestem prześladowany? Dlaczego mnie prześladują w takim razie za jeżeli bym tak zwiastował. To dlaczego nie powinni mnie wtedy prześladować? Dlatego mnie prześladują. Dlatego, że ja głoszę coś, co jest w mocy Jezusa Chrystusa, dlatego, że ja wam głoszę coś, co przechodzi ponad uczynki człowieka, co jest ponad uczynkiem człowieka, co mówi ci, że jeżeli, jeżeli, jeżeli nie przyjdziesz do Chrystusa ze właściwym sercem, z właściwym umysłem, co jest powiedziane z pokorą w sercu, to tego nie utrzymasz. Nie otrzymasz tego. Nie dostaniesz tego, że On dodaje tylko swoim wybranym, którzy nie przez fizyczność przychodzą do Niego. Chociaż to też się dokonuje, jakby w tym wymiarze, że przychodzimy w to miejsce, wielbienia Pana Jezusa, wielbienia Jego chwały, ale wziąć tylko coś od Niego, można w mocy, od Niego pochodzącej. Tylko w mocy, którą On ma. Dlatego tak bardzo Bogu niech będą ogromne dzięki za to, że mogę przyjść do Boga i mówić: Boże, słyszę wiele słów. Wiele pięknych słów słyszę, naprawdę wielkich słów, słów, które mnie zachęcają, które są jakby podnoszeniem moich y, wojennych morali, takiego podnoszenia, jak czuję się nieraz tak na polu bitwy, rzeczywiście ktoś by powiedział takiej, gdzie walczę z wrogiem i nagle wśród szeregów y, przechadza się, przepatruje te szeregi sam wódz, kładzie swoją rękę na ramieniu i mówi żołnierzu walcz do końca. I wtedy możesz powiedzieć, i wtedy wyrywa się gdzieś może z serca: Wodzu, to daj mi mocy do tego, żebym walczył do końca. I chwała Bogu za to, że jest odpowiedź na to, że Bóg mówi: moc jest w krzyżu, w Twojej śmierci dla Ciebie samego i w życiu już wyłącznie dla Chrystusa. Że tam jest Twoja moc, moja moc. Chwała Bogu za to, że się przeszedł, yy, że On przechodzi te szeregi że naprawdę przechadza się wśród tych szeregów i właśnie zachęca każdego z nas do tego, do tego, żebyśmy skorzystali z tego miejsca. Każdego dnia korzystali z tego miejsca krzyża, z tego miejsca zwycięstwa, triumfu, który pozostanie tym miejscem triumfu na zawsze. Gdzie będziemy mogli wielbić tego baranka Bożego, nawet tam w niebie, za to, że po prostu to się dokonało, że on, że on jest takim cudownym barankiem Bożym, że dzisiaj nawet możemy mu to śpiewać. To zobaczcie, że wiele dzisiaj się śpiewa na tej ziemi pieśni. Jak wielu ludzi też chodzi na tej ziemi. Ale zaśpiewać pieśń w mocy Bożej, zaśpiewać pieśń w mocy tych, którzy naprawdę wiedzą, i są o tym całkowicie przeświadczeni, że, że to zwycięstwo to jest moje zwycięstwo. Ta chwała to jest moja chwała, kiedy będę tak jak żył jak jego syn na tej ziemi. Ta moc do tego, żeby tak zwyciężyć wroga, jest moją mocą w nim. Wielu dzisiaj się poddało, tym też słyszeliśmy ostatnio. Wielu zaatakowała niewiara. Nie wierzą w to, że można chodzić w mocy, że można chodzić w sile. Myślą sobie, że moc to jest głośna, głośna muzyka, myślą sobie, że, że, że moc to jest coś tam, a niektórzy zupełnie już myślą, że nie osiągną tego, więc, więc jakoś już tylko, żeby się trzymać powierzchni. A Bóg cały czas jest tym samym Bogiem. Ta śmierć Jezusa Chrystusa jest tą samą pełną mocy śmiercią, która rzeczywiście, pomimo tego, że dokonała się tam kiedyś, to dzisiaj cały czas rozbrzmiewa tą samą siłą, rozbrzmiewa tą samą mocą, dźwięczy tą samą siłą. Stało się to. Dzisiaj możemy korzystać z tego. Żadna już rzecz nie może nas od tej mocy oderwać, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Żadna siła nas nie może oderwać. Chociażby nas żelatkami, e, można powiedzieć, cieli. Chociażby nas nakuwali, chociażby wszystko nam robili, jak czytamy w tym rozdziale 11 hebrajczyków przeżonali piłą, nie mogli oderwać ich od tej mocy. Co za moc ich prowadziła do takich strasznych aż momentów i przeprowadzała ich przez nie? Jaka moc prowadziła ich przez doświadczenie? Otóż moc ukrzyżowanego i zmartwychwskrzonego Chrystusa. Już wtedy ten Duch Chrystusowy działał w nich w mocy. Dlatego, że to się dokonało, te tak samo cuda, które dokonywały się jeszcze przed ukrzyżowaniem Chrystusa, to właśnie dokonywały się w tym mocy tego, że Syn wiedział, po co przyszedł na tą ziemię. On wiedział, co będzie tym elementem tego triumfu, ostatecznego zwycięstwa. Ta śmierć na krzyżu. Dlatego już wtedy ludzie mogli korzystać z tego Chrystusa, który idzie tam w danym celu, idzie tam, aż nadejdzie ten dzień, że zostanie ukrzyżowany. Dlatego, żebyśmy my dzisiaj mogli skorzystać z tej mocy, po to Chrystus został ukrzyżowany. Naprawdę zobaczmy, że, że myśląc tak, mógłby Bóg uczynić to inaczej. Mógłby uczynić to inaczej. Ale uczynić to w ten, a nie inny sposób. Dlatego, żebyśmy znaleźli to miejsce, skąd będziemy czerpać siłę do tego, żeby żyć tym, co do nas mówi. Żeby nie być jak te, ci, którzy odrzucają, depczą po perłach. Do tego daje nam siłę. I Filipian otwórzmy. Filipian, trzeci rozdział. Osiemnasty werset. Znany nam duży fragment. Wielu bowiem. Z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. W tych słowach też widzimy to, że jest zawarte to, że postępują jak ci, którzy rezygnują z Krzyża, a nawet przeciwstawiają się mocy na niej okazanym, okazanej, na tym Krzyżu. Ci, którzy rzeczywiście często patrzymy na takich ludzi, często widzimy może gdzieś takich ludzi, którzy występują przeciwko Bogu. Dlaczego? Bo odrzucają moc, która tam została dana człowiekowi. Dlatego, że lekceważą sobie, bluźnią, szydzą z tej mocy, która tam została dana człowiekowi. Ale Bóg powiedział i ich rozliczy z tego. Tak bardzo strasznie ich rozliczy z tego. Ale jak wielka nagroda czeka tych, którzy zobaczyli tam swoją moc, swoją siłę jakże wielka zapłata, to naprawdę nam się coś przedstawia przed oczami. Jakiś pierwiastek możemy dzisiaj z, tego, z tej radości bycia z Bogiem doświadczać. Ale naprawdę, kochani, jeśli będziemy korzystali z mocy Chrystusa Jezusa, to zobaczymy, jak wiele piękna, jak będziemy mocno za, za, zaskoczeni, zauroczeni tym, co Bóg nam przygotował, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego, nie wstąpiło. To jest potężne, ale też wiem, że dzisiaj, jeśli korzystamy z mocy Bożej, to rzeczywiście możemy wstępować w to miejsce i widzieć z tego jeszcze więcej. Ci, którzy chodzą w mocy Chrystusa, będą widzieli jeszcze więcej ze wspaniałości Nowego Jeruzalem. Ci, którzy chodzą w własnej mocy, będą widzieli jeszcze więcej z bagna swojego własnego intelektu, swoich własnych pomysłów na chrześcijaństwo, które na końcu bardzo silnie niestety ich zaskoczą. Strasznie. Otwórzmy jeszcze na koniec list do hebrajczyków. Dwunasty rozdział. Też dobrze nam znane słowa. Ale właśnie tak sobie powiedzieliśmy, dobrze, żeby te wszystkie słowa żyły w nas w mocy. Raduje się. Na, tak naprawdę raduje się że Bóg nie zostawił mi tylko instrukcji obsługi, ale zostawił mi moc do tego, żebym wykonywał to, co do mnie mówi. Że nie zostawił mi tylko jakiegoś swojego planu budowy, bez umiejętności, bez tego, żebym mógł do niego przyjść i rzeczywiście wiedział, jak się na tym placu budowy zachować. 12. rozdział drugi, trzeci werset. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Ktoś by powiedział, no. Patrzeć na coś, co doznało takiej, od ludzi takiej hańby, takiego pokorzenia, takiego na końcu przybicia do krzyża i patrzeć na to, żeby nie upaść na duchu, nie być utrudzonym. Wiecie, dzisiaj człowiekowi się kojarzy na tym, patrz na, na zdrowego, patrz na tego wysportowanego, patrz na tego, który rzeczywiście taki jest rzeźki, taki silny, ale tutaj patrz na Chrystusa, który zniósł tak wiele sprzeciwów, i żebyś nie upadał na duchu jasny, można to od razu szybko wytłumaczyć, żebyście mieli świadomość tego, że skoro to znosicie, to Chrystus tak samo to znosił. Ale z drugiej strony, zobaczmy w tych słowach to, że Bóg pokazał właśnie w tym moc w tym siłę, że można na tej ziemi sprzeciwić się całkowicie wrogowi i ostać się do końca w Bogu. Że można zwyciężyć z wrogiem, że można wrogowi uderzyć go w szczękę i pokonać go w Jezusie Chrystusie. Że właśnie wtedy, kiedy wydaje się chrześcijaninowi, że jest mały, że jest słaby, ale kiedy ufność swoją pokłada w swoim żywym Bogu, świętym Bogu, to wtedy pisze Paweł, abyście nie upadali na duchu, patrząc właśnie na takiego Chrystusa. Chociaż wydawało się ludziom, że mają go, że go pokonali. Sadyceusze, faryzeusze, uczeni w piśmie, zacierali lęce. Już więcej nie przyjdzie do nas, do świątyni. Do synagogi nie przyjdzie więcej do nas. Nie będzie nas tutaj pouczał, nas napominał. Nie będzie nas tutaj strofował wobec tych ludzi. Przecież to my jesteśmy wyższością w tym narodzie. Nie będzie tego robił. A właśnie oto dokonało się najwyższe zwycięstwo na tej ziemi że później, od tego czasu, wielu i do końca tej ziemi będzie tych, którzy będą chodzili w tej mocy Chrystusa. Że nie są w stanie, diabeł z, z całą swoją armią, z tymi wszystkimi demonami, tymi zastępami, tymi nie, nie, ciemnymi zastępami, nie jest w stanie już zamknąć mocy Bożej, która będzie dokonywała się w dzieciach Bożych, do końca tej ziemi. Na podstawie właśnie tego patrzenia na ukrzyżowanego Chrystusa. Na tego wydawałoby się Chrystusa, który, którego ludzie, którym... Tam powiesili na krzyżu Golgoty. W tym momencie rozpoczęło się najpiękniejsze dzieło na tej ziemi. Dzieło chodzenia tych, którzy chodzą w tej mocy Chrystusa. Tych, którzy rzeczywiście zaniechali tego, co swoje, zaniechali tego, co z ich siły, z ich mocy wy wynika, a chwycili się Jezusa Chrystusa. Jakie jest szczęście! Jakaś radość płynie z tego. Że właśnie Bóg w tym miejscu powiedział nam: Chcę Ciebie znaleźć. W tym miejscu zobaczę Ciebie i rzeczywiście będziesz w tym miejscu jeśli wytrwasz do końca gotowy na spotkanie z moim synem. Bo my jesteśmy na tej ziemi właśnie po to, żeby w tym miejscu być. Syn teraz zasiada po prawicy Ojca, zasiada w majestacie, potężnej chwale. Tam podają starcy, postacie, oddają chwałę Barankowi Bożemu za to, że znalazł się ktoś. Że ktoś znalazł się, że przyszedł ten, który się znalazł, święty, czysty, nieskalany, nieskażony niczym. Oddają mu chwałę. I wiecie za co oddają również chwałę? Za to, że my możemy w Chrystusie być nieskażeni. Że możemy chodzić w mocy tego Chrystusa, że przyszedł ktoś, kto zesłał nam moc na tą ziemię właśnie w swojej śmierci. Zesłał nam moc, żebyśmy byli nieskażeni grzechem. Dlatego właśnie chwała naszemu Bogu za to że właśnie uczynił to w taki, a nie inny sposób. I że dzisiaj to samo chcę uczynić w chrześcijanach, żeby nasze rzeczywiście nasze życie, nasze wszystko, nasze ja, nasze ego zostało tam przybite do krzyża. Zawisło, żeby oni mogli, inni mogli powiedzieć, tam zawisło ego Leszka, tam zawisło ego innych. Moje ja, tam w śmierci. On już nie żyje, ale żyje w nim moc Chrystusowa do tego, aby żyć tym Słowem, które słyszy, aby żyć tym Słowem, które mówi, aby żyć tym wszystkim, o czym rozmawia o Jezusie Chrystusie i tak dalej. I z każdą jedną dziedziną wiąże się to w naszym życiu chrześcijańskim. Bądźmy wśród tych na wąskiej drodze niż tych na szerokiej, wydających się, że chodzą w potężnej sile, w potężnej mocy, a nie ma tam krzyża. Chodźmy w krzyżu z krzyżem, a Pan nasz obiecał, że tacy, jeśli tu wezmą Krzyż swój i podążą za nim, ci spotkają się z nim, będą z nim w wiecznej chwale, w wiecznej radości. taki będzie czekała uczta. Radości, wesela. Amen.